Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne Drzewo w grze The Sims 4. Jak słyszycie, mój głos brzmi już lepiej, przez weekend się wyleżałam i nagrywam Wam odcineczek w poniedziałek. Dopiero w poniedziałek, więc tutaj wspierającym mam też się już później, ale chciałam po prostu jak najlepiej zaleczyć przez weekend gardło, żeby tutaj brzmiało jak najlepiej. Troszeczkę mam jeszcze kaszel, więc gdzieś tam dodatkowe cięcia w materiale ewentualnie mogą być. Ale myślę, że już dzisiaj powinno być znacznie, znacznie, znacznie lepiej niż było w zeszłym tygodniu, więc można powiedzieć, że na szczęście. Mówię, że troszeczkę kaszel mnie męczy, ale to tam już odrobineczka bym powiedziała. No i myślę, że na razie planuję najbliższego live'a na kanale zrobić 11 lutego. 10 lutego mam urodziny. 11 byśmy sobie zrobili live'ika urodzinowo świętującego też 9 lat kanału. Bo 12 mam urlop, więc tak to byśmy zrobili. No niestety w najbliższy weekend ja w sobotę idę do teatru, więc niestety nie będę miała czasu na liveowanie, bo będę w teatrze, więc niestety też idę w sobotę do fryzjera. Od rana też się muszą, wiecie, podciąć włosy, pofarbować, więc, wiecie, takie bym powiedziała wyjście, bym powiedziała bardziej dla mnie do fryzjera, więc niestety w ten weekend niestety nie będzie możliwości. Wyjścia, właśnie, znaczy liveowanie, opowiem tak. Dzisiaj mamy duże plany, bo Loki musi nauczyć się w końcu jeździć na rowerze, bo jeszcze nie umie. Plus, będę chciała, aby skończył dzisiaj aspirację, bo jeszcze żadne nie skończył, więc fajnie byłoby pierwszą zrobić. Ile my mamy jeszcze czasu? Jeszcze 9 dni do zmiany grupy wiekowej, więc bardzo dużo. Być może w tym odcinku nasza Rebeka będzie w końcu nastolatką, więc zobaczymy. A ciebie może poproszę Rebeka, żebyś odrobiła pracę domową, ty też odrabiasz pracę domową. Ty nie wiem dlaczego tutaj jesteś niemiła wobec dzieci. Yy, możesz wyłożyć i przenieść tutaj, bym powiedziała, do suszarki. A ty gdzie idziesz odrabiać lekcje? Tu. Ach, każdy gdzieś idzie, odrabia lekcje. No dobrze, chcecie samy, sami odrabiać pracę domową, to niech wam będzie. Dobrze? Yy, Stella, skończyłaś, więc ja cię poproszę, może, żebyś, nie wiem, chwilę sobie ją pograła w szachy czy coś. Spróbujemy. Ja wyłączę tutaj też opcję. Więc tak, proszę Cię, żebyś tutaj Stel, czy nam Paulina zrobiła tutaj rzeczy, to możemy wyrzucić ładnie. Następnie też sobie możesz, wiesz co, nam no, możesz wyrzucić tutaj to, co mamy, wziąć resztki. No i Ty się uczysz jazdy na rowerze, no jeszcze trochę Ci brakuje, sporo Ci brakuje. Wy sobie widzę, ładnie rozmawiacie. Stella gra, Leszek też się uczy analizy i dyskusji, bo chciałam, żeby to porobił. No Rebeka, aha, dlaczego to jest na środku? Pokoju nie mam pojęcia, może wrzucę to lokiemu do wyposażenia, to tak nie będzie na samym środku, to możesz sprzątnąć, bo później jak twój brat będzie malował tutaj rysuneczki, to będzie potrzebował, żeby było to wszystko posprzątane. Czy my mamy gdzieś tutaj pieska? Mamy. O, Reksią, właśnie, Reksią, może zaproponuj mu przyjaźń. Daj mu przysmak, nie wiem, czy Reksią nie trzeba będzie niedługo wykąpać. Chociaż nie, na z chyba wyglądasz, co nie? Tak mi się wydaje, o proszę bardzo, i siódmy poziom analizy i dyskusji. No i wiesz, co później nie wiem, sobie po gram w klasy czy coś, i tak to zrobimy. Ty sobie jeszcze odrabiasz pracę domową, jak skończysz, to też możesz sobie w sumie coś zjeść, albo nie. Ciebie poprosimy, poprosimy żebyś może troszeczkę poodkurzał, bo ty jesteś tą osobą, która by chciała mieć idealną czystość, więc możesz tutaj odkurzać, bo musisz odkurzać przez jedną godzinę, więc spokojnie gdzieś tam możesz to porobić. Więc tak to widzimy i znalazłam sposób chyba, żeby rozwiązać nam problem tego, że nie mieliśmy ani dyrektora ani woźnego w naszej szkole bo to są role, które można nadać simom takie ukryte, takie może być troszeczkę ukryte cechy, które mają simowie i podobno to można nadać jakimś niegranym simom więc ja też sądzę, że dzisiaj mielibyśmy normalnie bal maturalny i sądzę, że on mógłby się nie odbyć bo nie mamy nikogo na roli dyrektora więc jakbym nawet pojechała na ten bym bal maturalny być może, by nic się nie stało, że takie problemy ma Lil Sims, że za każdym razem, jak chce jechać na bal maturalny swoimi simami, to klika, żeby pojechali, a, to, a oni w ogóle nie jadą. I to się w ogóle nie, nie dzieje. I wydaje mi się, że to może być związane z tym, że na przykład nie ma ona nikogo na roli dyrektora szkoły. I właśnie zamierzam pomiędzy tym odcinkiem a następnym, bo w tym odcinku nie będziemy potrzebowali jeździć do szkoły, to właśnie nadam jakiemuś simowi, właśnie rolę dyrektora oraz drugiemu simowi rolę woźnego i zobaczymy czy rzeczywiście oni się nam później w poniedziałek jak pójdziemy z simami właśnie do szkoły czy oni nam się pojawią właśnie jako właśnie dyrektorzy szkoły i zobaczyć czasami, czy przetestuję to też najpierw żeby zobaczyć czy może czasami mi się po dwóch gdzieś tam nie, nie wygeneruje czy rzeczywiście żeby sprawdzić czy nikogo gra mi sama nie dobierze, no bo gra sama powinna nowych simów dobierać do tych roli, jak poprzednicy, bym powiedziała, z umrą, ale oczywiście gra czasami z zastępowaniem simów i nawdawaniu komuś innemu tej roli ma problemy. Więc jakby co można to dodać, ja myślę, że w środę też o tym zrobię short na kanale, więc też będziecie mogli zobaczyć, jak to dokładnie ja robię. Plus jakby co, na pewno zrobię wpis na karcie społeczności na temat tego, również z podaniem linku do właśnie wpisu, który właśnie z którego sobie można później przekopiować właśnie te polecenia, które właśnie dodają albo odejmują właśnie cechy, więc tutaj wam, bo niestety w shortach i ani w opisie ani w komentarzach nie można dawać linków, dlatego też myślę, że to w ten sposób zrobię, że później zrobię posta na karcie społeczności, przy okazji promującego shorta, ale przy okazji też podającego wam możliwość właśnie skopiowania sobie z ze strony właśnie tych wszystkich rzeczy, żeby było łatwiej, a nie trzeba, bo nie, nie będzie wtedy trzeba przepisywać e, samemu ręcznie tych, tych poleceń, tych kodów, bym po, na, na dodanie tych ról. Więc jeśli macie problemy właśnie z, ze, swoich, ze swoimi licami, bo widziałam dzisiaj również na mm, grupie Pomidor Smarta był wpis, że ktoś w ogóle nie ma nauczycieli, a więc, że nie ma ani nauczycieli, ani woź, woźnego, ani e, dyrektora, że żadnych ról nie ma, jak idzie do szkoły właśnie swoimi Nastolatkami to się lekcje nie rozpoczynają, bo nie ma roli nauczyciela, a więc e, i przesta, więc to też tam było właśnie możliwość nadawania ról nauczycielom. Więc jakbyście mieli właśnie problemy z rolami w licealnych latach w, w szkole średniej, e, to zdecydowanie można właśnie jakiemuś mpcowi, MPC-owi to ręcznie dodać. I mówię, pokażę to na shortcie, a w następnym odcinku sobie rzeczywiście sprawdzimy, e, czy tutaj dalej mamy ten problem, i jeśli tak, to rzeczywiście ręcznie to. Pododaję Paulinkę, widzę, że za godzinę idzie do szkoły. Czy znaczy nie do szkoły, do pracy. Poprzedni był wspaniałej jakości winiaczek, super, a ten, który teraz zrobiliśmy, jest również wspaniałej jakości, super, bardzo fajnie. No i za godzinę idziesz do szkoły, więc. Czy znaczy do szkoły, co ja gadam? Do pracy, przecież ty, ty, ty jesteś osobą dorosłą, więc nie chodzisz już do szkoły, tylko chodzisz do pracy, więc. Tak, to powinnam powiedzieć. Dobrze. Ciebie poprosimy może, żebyś się jeszcze wysikała. Do ciebie ktoś tutaj dzwoni. U, Jessica chce iść na randkę, ale nie no, my mamy ważne rzeczy do zrobienia, więc na razie nie dziękuję. Bo nie chciałabym te randki, później są też takie, że nie mamy żadnych zadań, jak to ona nas zaprosi, więc jakbyśmy to my ją zaprosili, to rzeczywiście byśmy mieli później jakieś rzeczy do zrobienia i w ten sposób jest bym powiedziała znacznie, znacznie znacznie ciekawiej. Młoda. cię dalej poproszę, żeby sobie tam cię czuła grę w klasy. I tak dalej, i tak dalej. A ciebie, Stella. Proszę chyba, żeby sobie, nie wiem, poszła pobiegać, żeby oczyścić umysł jeszcze. Mogłabyś to zrobić? Ty za chwilę do pracy, co nie, to jeszcze tylko wyczyść szybko tackę na kłaczki i odpuszczamy sobie bal naturalny z tego co mówiłam powodu. Plus chciałabym całą trójką pójść, więc również z Rebeką, więc sobie pójdziemy następnym razem. Dobra, jak tam młody Loki? Zrobisz mi tę jazdę na rowerze już? Czy nie? Nie, chyba nie. Się zmęczyłeś, chyba jazdą na rowerze, dobrze. Weź resztki, bo widzę, że jesteś głodny. I później do tego wrócimy młody człowieku, bo, wiem, bo widziałam, że już byłeś bardzo, ale to bardzo blisko. Sobota szybko minęła, już mamy niedzielę i mamy pierwszy dzień lata, więc powoli, powoli robi nam się tutaj gorąco. Nie wiem dlaczego ci Simowie wstają. Aha, pewnie chcą się przytulić, no tak. Jak miło. Rebeka, czy ty masz dzisiaj urodziny? Być może, być może, zobaczymy, może się uda, że miała jeszcze dzisiaj urodzinki, więc tak, musieli my, musieliśmy oczywiście wstać, żeby ze sobą porozmawiać, no oczywiście, że tak. Rebeka, ciebie od rana może nadal poproszę, żebyś gdzieś tam się, nie wiem, bawiła czy coś, więc możesz sobie iść poćwiczyć grę w klasy, gram w kulki. Następnie możesz też sobie, o napraw ubytek, napraw ubytek, pokaż mi to, pokaż mi to, bo ty, ty masz teraz, y masz dziureczkę, albo przynajmniej miałaś dziureczkę, y tutaj widziałam, że miałaś dziureczkę, ale tutaj widzę, że już nie masz dziureczki, więc jest okej, okay. więc teraz już ubytku nie masz, więc ewentualnie spróbuj zastosować telepatię, okej, okay. y Jaką telepatią? Halo? Telepatia? <grych> Okej, okay. nie mam pojęcia, co ci się chodziło z tą telepatią, ale może być, może być. Yy, mam nadzieję, że coś to ci pomogło. Yy, młodego zapraszamy na zewnątrz, bo ty się miałeś nauczyć jazdy na rowerze. Już miałeś odrobinkę, odrobinkę na paseczku, bym powiedziała, żeby to zrobić właśnie, już za chwilę pewnie będziesz umiał. I mamy udana jazda na rowerze. No to teraz sobie możesz robić tutaj rzeczy związane z twoją aspiracją, bo jazda na rowerze zrobiona, brawo, brawo, brawissimo. Aha, ty się musisz, bym powiedziała, iść odstresować, idź sobie pomedytuj chwilę, bo masz najgorszy dzień w życiu, chociaż dopiero co był w pracy, wiecie? No on chciał pójść do pracy, więc przed chwilą był w pracy, jako pracoholik, no i teraz ma najgorszy dzień w życiu. Yy, dobra, ja chciałam poprosić Ciebie, żebyś posprzątał, ale widzę, że nie ma co sprzątać za bardzo. To może ewentualnie później posprzątasz talerzyki czy coś, no bo właśnie masz yy, zmyć naczynia, więc nie wiem, czy ktoś tutaj zmywał jakieś naczynia, czy nie, kto to był, yy, bo chciałam, żebyś to raczej ty zrobił, więc no zobaczymy. Dobrze, Ciebie poprosimy rzeczywiście, żebyś się najadła, a następnie możesz iść sobie pograć w szachy, bo rzeczywiście fajnie byłoby, żebyś. Szachy, skoro jesteś członkinią szachową, troszeczkę właśnie poćwiczyła i miała je troszeczkę wyżej. Dobra, młoda panno, skoro już zrobione tutaj, to możesz iść ćwiczyć klasy i inne dodatkowe rzeczy. Widzę, że Ty też już zadania dodatkowe zrobiłeś. Czy Ty sprzątnęłaś? Nie, dobra, widzę jakiś talerz, więc możesz sprzątnąć go. Widzę, widzę, widzę. Więc jesteśmy na tropie talerza, żebyś miał tutaj co sprzątać. Super. Możesz też użyć płynu do mycia twarzy, też to możemy zrobić. Tu pewnie żadnych kłaczków, nic nie ma, niestety, ale to chyba jest brudne, co nie? Tak, chyba jest bardzo brudne, więc wypolerujmy to do perfekcji, jak tam u góry. Jeśli chodzi o łazienkę, to chyba w miarę, w miarę czysta jest łazienka na górze, ale na dole na pewno pomaga, potrzebuje pomocy. Dobra, jak teraz wstaniemy? to jak wstaniesz, to od razu będzie tobie lepiej, co nie? No i widzę niepewność uczuć, więc fajnie byłoby, jakbyś sobie w końcu z żonką porozmawiał, co nie? Ale żonka, no właśnie, już powoli mogłaby wstawać, żebyśmy mogli pójść porozmawiać. Dobrze. Yy, młody, schowaj do wyposażenia obrazek. Yy, I malujemy kolejne, tym razem pojazdy. Więc tutaj mamy jeszcze trzy obrazki do... Namalowanie, myślę, że spokojnie wtedy skończysz aspirację. Dobrze, to sobie nie wiem. Oczywiście możesz sobie coś porobić. A, tobie wiem, co chciałam robić. Chciałam, żebyś troszeczkę sobie poczytał książkę o wampiryzmu. O, jeszcze raz, żebyś tutaj sobie więcej zrobił. Spaseczkę, bo za chwilę już tutaj uzyskasz kolejne punkty mocy. Więc chciałam właśnie to też. Porobić. O, właśnie, to miałam, to miałam tobą robić. No, a ty robisz nam śniadanko, bo już dosłownie nic nie mieliśmy do jedzenia, prawie więc tutaj fajnie będzie sobie właśnie pogotować. Może za chwilę jakąś pizzę zrobimy. A ty mógłbyś pójść i sobie porozmawiać razem ze swoją tutaj żoneczką, skoro tutaj tak potrzebujesz, bym powiedziała, rozmowy z nią, to jak najbardziej. Możesz do niej iść, żadnej pracy teraz nie przyjmujemy. Idziesz do niej sobie z nią porozmawiać? Czy niekoniecznie? No, chyba niekoniecznie. Dobrze, to chodź z nią porozmawiać. Poczytasz książkę później. Chodź, idziesz. A ty co? A ty co? No właśnie, razem macie rozmawiać. Książkę dam tobie do wyposażenia. Mieszko! Nie, ja nawet nie widzę. Ja nawet nie widzę tego SMS-a od. Od Mieszka. No naprawdę, no. Mieszko! Tutaj sugestywna rozmowa się zaczęła, bym powiedziała, z mężem, czy coś takiego, a, a ty... A ty, dzieciak, się nie wtrącaj w rozmowę dorosłych, co nie? Rodzice chyba chcieliby troszeczkę sami pobyć, więc idź malować sobie potworka, dobrze? No, rodzice chcieliby mieć sami taką troszeczkę miłosną pogawędkę, no, bo jesteśmy niepewni uczuć i tak dalej, tak dalej. No, troszeczkę już lepiej, co nie? Bo sobie... Ja troszeczkę poflirtowałaś ze swoją żoną, więc okażesz, możesz jej okazać czułaś. A ty co? Ach, dzieci! <grych> I na skraj wytrzymałości, wiesz co? Jak jesteś na takim skraju wytrzymałości, to idź sobie pobiegaj, dobrze? Mój ty nastoletnie, fochy, nastoletnie rzeczy, dobrze? Dziękuję. Czy tobie jest ciepło? Tak, tobie jest ciepło, więc fajnie, żebyś się przebrała w strój na ciepłą pogodę. A jak ty już z umiejętnościami, Rebeka? Hmm, społeczne? O, kreatywne nawet u ciebie nisko dosyć były, społeczne też dosyć nisko. Więc ty możesz i sobie tam chwilę z Blarfim porozmawiać może, żebyś troszeczkę lepiej miała tutaj. Jeśli chodzi o społeczne, bo dosyć nisko i kreatywne też widzę, więc tutaj no Rebeka nie była dosyć kreatywną, bym powiedziała, osobą widać w takim razie, okej, okay, więc tutaj Myślałam, że jeśli chodzi o te sprawy, to dużo lepiej nam szło, wiecie co? Ona troszeczkę zabawy potrzebuje, a jest w takim fajnym nastroju, że można byłoby pójść to zrobić, więc zapraszam Was na górę, bo wam to troszeczkę chyba zrobi na plus, co nie? Myślę, że o, i kreatywność poszła w górę, a to kreatywność przy Misiaku. Myślałam, że bardziej pójdzie tobie. No dobra, to później się ewentualnie możesz bawić w szpitalu. Myślałam, że społeczne tobie pójdą. Ale skoro tobie idzie, o i, i tobie od razu lepiej, jak sobie troszeczkę pobiegałeś, wybiegałeś te nastoletnie sprawy, no, super, bardzo ładnie, no. A my tutaj y, ładnie odrabiasz widzę lekcje sama z siebie, Stella, fajny masz ten sweterek, który ci dałam, ten top, bardzo mi się podoba, taki no, fajny, jest, bardzo ładny jest. Y, a ty co, idziesz do matki pewnie, a rodzice tam robią rzeczy, o których nie powinieneś wiedzieć, więc zapraszam, żebyś namalował ostatniego zwierzaka, dobrze? Bo jeszcze tylko zostało Ci na malowania jeden obrazek i będzie z głowy. A, a ty musisz zabrać dzieciaki za chwilę na ten jakiś tutaj. Yy, na jakiś wolontariat, bo chciałeś, więc dobrze byłoby to zrobić, więc najpierw możesz sobie wziąć coś do jedzenia. A Ciebie poproszę, żebyś skoro mamy niedzielę, to może przyrządziła właśnie dzieciakom pizzę. O, dzisiaj sobie jemy pizzę, niech będzie. Chociaż może niech będzie to pizza ogrodowa. Już ona nie widzę, żeby była. E, żeby to było. Hmm, wegetariańska, niby. Bo nie wiem, bo mam tutaj wegetariankę. No, tak wygląda, jakby miała być chyba właśnie bardziej. Już ta, która jest. No właśnie ta jest bezpieczna dla wegetarian ze słodką kukurydą. A tutaj. No dobra, spróbujmy ją zrobić. Zobaczymy, czy ona będzie bezpieczna dla wegetarian. Czy nie? Ty tam jeszcze biegasz sobie, widzę. Truch, truch, truch. Dobra, ty możesz w takim razie zrobić nastolatka pranie, dobrze? Ty się już napiłaś tego? Więc proszę, napisz, się może jeszcze raz. I za chwilę rzeczywiście będziemy sobie szli. I urodziny Rebeki. Dobra, mamy urodziny Rebeki. W takim razie szybko zrobimy urodziny. I po urodzinach sobie pójdziemy... Na ten wolontariat z nią już jako właśnie nastolatką, więc zróbmy to szybko. Więc Rebeka w takim razie szybko zapraszam, żebyś dodała świeczki. I za chwilę będą urodzinki. Ciebie poprosimy też, żebyś może sobie zmienił strój na codzienny, żebyś nie chodził cały dzień w piżamie. Czy Ty dzisiaj idziesz do pracy? Tak, dzisiaj też masz do pracy, więc warto zrobić to troszeczkę szybciej. No, Rebeka, zapraszam, miała się postawić. Świeczki, halo? Rebeka? Aha, nie możesz wyjść. <laughs> Rebeka! O. Ona sama się tam, bym powiedziała... Dobra, teleportuj się tutaj. Sama się tam, y, trzeba powiedzieć, zamotała młoda dama. No dobrze. Y, to mamy... Pranie mamy włączone, więc wszyscy mogą tutaj iść. Dobra, a ty jeszcze malujesz obrazek? To nas skończysz później, bo urodzinki i inne rzeczy są ważniejsze. Ciebie też już zaproś, zapraszamy z powrotem do siostry. No właśnie, bo Ci pewnie gorąco i tak dalej. Przegrzanie, nam no w takiej temperaturze to też za dużo nie można biegać. Więc, moja droga Rebeko, wypowiedz życzenie. Czy ty masz wysoką odpowiedzialność, czy dużą pewność ciebie? Tak. Ale nie, ty jeszcze nie masz pombelkującego paseczka. Nie, to jeszcze nie. To w takim razie jeszcze chwilę poczekamy. I młody właśnie Loki spełnił aspirację, skończył malować obrazek. Dobrze, więc w międzyczasie, gdy czekamy na naszą. Rebekę, to właśnie ukończyliśmy aspirację, więc brawo, brawo, brawo drogi Loki. E, mamusia też jeszcze poszła mm, na, e, na siku. I co, Rebeka, mamy już Tak, mamy już bąbelkujący paseczek, więc możemy robić. Tutaj jeszcze Leszka dałam do czytania e, książeczki, więc e, zapraszam. możesz teraz, wypowiedzieć życzenie. Przy całej rodzince obecnej. No, choć tutaj, Leszek, żebyś przy tym był. Żeby nie było, że ktoś tam to przegapi, proszę bardzo, więc, no. Ale twoja córka, no proszę bardzo. Rebeka, adoptowana córka, ma urodziny. Jej, no. Dałam Dominikowi, żeby się napił wody, żeby taki przegrzany nie był. Więc troszeczkę mam nadzieję, że to mu to pomoże. Dobrze, więc. A, albo Rebeka aktywna jest. A, dobra, o, aktywna dodatkowo będzie porywcza okej, okay, ciekawa sprawa, ja też ustaliłam nam generator do losowania aspiracji więc możemy wylosować i co ja mówiłam? Ja mówiłam, że ona nie jest osobą artystyczną i ona jest aktywna ona <grywa> i ma aspiracje, dobra artystyczne, no gra, no po prostu generator od Jamesa mnie tak słucha <grywa> Och, aspiracja malarska. No dobrze, no to skoro jako dziecko nie była, można powiedzieć, kreatywna, no to no, była wybitna malarka, muszę sprawdzić. Tak, wybitna malarka była. Dobrze. No dobrze, ale a fajna fryzura ci się zrobiła, więc myślę, że możemy ją tobie zachować. Nawet myślę, że możemy tobie może tę sukienkę zachować. Chociaż nie, to jest sukienka chyba dokładnie taką samą, jaką ma twoja matka, więc ewentualnie... Na strój codzienny, więc ewentualnie ty chyba ją masz na strój tutaj, chyba na ciepłą pogodę, tak mi się wydaje. Tak, bo na strój codzienny masz coś takiego, pokaż nam co masz, bo pewnie tak będę cię pomiędzy odcinkami przebierała. No, masz, bym powiedziała, coś takiego bardzo generycznego. Dobra, idziemy na ten wolontariat, bo w życiu na niego nie pójdziemy, więc ja go muszę znaleźć. Gdzie on będzie? Czy on będzie? Nie, no w biznesie, w interakcjach społecznych może będzie. Hmm, Zapłonek z noclegiem, A, <laughs> w podróżowaniu weź udział w wolontariat i weźmiesz wszystkie dzieci, bo Paulina pewnie niedługo do pracy i pójdziemy sobie na może na sprzątanie plaży. Skoro mamy ciepłą pogodę, ładną pogodę, to myślę, że moglibyśmy pójść na właśnie sprzątanie plaży. Proszę bardzo, więc wszyscy idziecie na wolontariat, wszyscy powinniście mieć w tym momencie właśnie czas. Żeby to zrobić, a Paulina może podać nam ładnie posiłek, bo zrobiłam drugą pizzę. Więc żeby ewentualnie jak tamta nie będzie wegetariańska, to zrobiłam nam pizzę z ananasem, która już bezpieczna dla wegetarian na pewno jest. Dobra, w takim razie ty możesz sobie szybko zrobić też tutaj. Dobrze, po przyjacielsku możesz sobie z kimkolwiek spędzać czas. Więc zobaczymy, jak tam pójdzie właśnie z, z tym wolontariatem, bo to czasami różnie bywa. I na pewno Lokiemu fajnie będzie wybrać... O! Mieszko! Mieszko! Dobra, zaprośmy go do środka. Skoro tak chciał do nas przyjść, tak chciał nas... O, bardzo kolejne wspaniałe jakości. To już mamy 13, tak? Tu już mamy pełne. No to odwiedził nas w końcu znowu, gdy męża nie ma w domu, co nie? No on wie dokładnie, kiedy Leszka nie ma w domu, no. <grym> o! Dobra. Yy, nie wiem, co możemy tutaj zrobić. Możemy sobie, nie wiem, nakręcić go, więc spróbujmy porozmawiać, jestem ciekawa. Zajmij się... Dobra, zbierając śmiecie, Rebeka zauważa starszego Sim'a, który nie może sobie poradzić z udźwignięciem ciężkiego gruzu i bardzo się denerwuje, co powinna zrobić. Pomóż Simowi, no jasne. Rebeka chciała pomóc starszemu Simowi, niestety ciężka kłoda sprawia, że szybko straciła cierpliwość. Porzucając pracę w środku zadania i zostawiając Sima bez pomocy, o nie! Niekorzystnie wpłynęło jej na jej kontrolowanie emocji to. No dobrze, no to sobie tak miło rozmawialiśmy. A nie, ty jeszcze nie idziesz do pracy właśnie. Chciałam zobaczyć, czy ona czasami. O, jest tu jakieś flirtowanie, jest, ale to, to mieszko z nią flirtował, nie ona z nim. Ale tu jakieś flirty były, były, były. No proszę, 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 dobra, jeszcze chwilę. Posiedźcie tutaj miło się rozmawiało, ale niestety już trzeba iść do pracy żadnej. Wie, oni, Jak mamy pracę, to oni dopiero nam wtedy proponują pracę, bo jak nie mamy jej, to w ogóle nie proponują. Więc, ale dobrze, przynajmniej wiadomo, że, że to dalej działa. Przynajmniej u mnie, i dalej tutaj jest coś, bym powiedziała, proponowane. Więc, no, za to mieszko nam bym powiedziała, posprzątał tutaj talerzyki, nam jeszcze praniem włożył do suszarki. Szkoda, że suszarki nie włączył. No, ale tak, wolontariat kształtuje charakter, tobie się zaliczyło pójście na wolontariat. No, a ty możesz pójść i roz, y, y, sobie pójść o pożartować o zadku kurczaka z ojcem i objąć go czy coś takiego. Zapraszam, zapraszam. No, a wszystkich y, po wolontariacie zapraszam na pizzę, więc tutaj zjemy sobie tę pizzę ogrodową na sam początek, zobaczymy, czy ona tutaj... Jest wegetariańska, nie jest wegetariańska. Jak to z nią jest? No bo według mnie powinna być. Ale wydaje mi się, że według gry raczej nie jest dobra. A posortujmy sobie może tę pocztę śmieciową, chociaż moje simowie nigdy jej nie mogą dosortować do końca. Nie mam czym pojęcia, czy wam się kiedyś udało posortować ją do końca, czy nie. Ale mnie się raczej nie, nie udawało, więc... No, dobra. O, no, tatuś! Ej. Dobra, to może Ciemieszko też zaprosimy Dodamy cię do grupy i poprosimy, żebyśmy właśnie wzięli porcelanie. Ale nie, 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 nie. Moi drodzy Simowie. Siadamy ładnie przy stole. Nie, nie ma. Jemy tutaj. Halo. Nie. Zapraszam, zapraszam tutaj. Wszyscy przychodzą jeść tutaj. Dziękuję. Zapraszam, 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 zapraszam. Jemy tutaj. No. Dziękuję. Nie ma gdzieś tam jedzenia, nie wiadomo gdzie. Jemy tutaj e, pizzę. Dziękuję. No. Och, no, no, jak mnie to denerwuje, że oni chcieli jeść gdzieś indziej. No, po prostu tu mamy stół i tu macie jeść. Nawet było jedno miejsce nastawione. Nie wiem, dlaczego pierwsza osoba poszła tam jeśli Wiem, że tam było rozmawiane, ale mieliście tutaj rozmawiać. I co? I wega probata. O, proszę bardzo. To danie jest zdecydowanie wegetariańskie. Na pewno nie przyprawi nikogo o mdłości. No, super, dobrze wiedzieć, Stella. Dziękuję że dałaś wege-aprobatę. Dziękuję za tę cechę, bo właśnie się mocno zastanawiałam, czy ono jest wegetariańskie, czy nie. O! I Stella przechodzi przez etap podłości. Dobrze. Młody człowieku, ja ciebie poproszę, żebyś poszedł na górę się jeszcze tutaj wykąpać, bo higiena ważna. Kto sprząta? Kto sprząta? Kto sprząta? Kto sprząta? Dominik sprząta. Bardzo dobrze, bo to Dominik miał być osobą sprzątającą. I pójdziesz jeszcze raz sobie ją posprzątać, więc bardzo dobrze. Ciebie poproszę, może, żebyś na dół się wykąpała. No i ta twoja aspiracja malownicza. No. no dobrze, no będziemy malować tobą. Może tobie damy wzrost empatii, bo chciałam, żebyś troszeczkę właśnie popracowała nad empatią młoda kobietą. Powiedziałam, że mamy dosyć wysoką empatię, więc dlatego też troszeczkę poszliśmy na ten wolontariat. I myślę, że sobie właśnie na niego pójdziemy. Poczekaj, ty idziesz się kąpać. Ty na dół, ty się nie idziesz kąpać. Dobra, to chyba miałaś iść na górę się tutaj kąpać, więc zapraszam, zapraszam, zapraszam. No, więc tutaj będziemy mieli też ładnie posprzątane. A Ciebie poproszę później też, żebyś nakrył nam do stołu. O. I będziemy mieli też zrobione. O. No i co i później, może troszeczkę podkurzać, bo jeszcze godzinę odkurzania nie masz. Nie masz zmyć trzy razy naczynia, naprawdę jeszcze zrobione? Hmm, ciekawe, Wiesz, zmywałeś naczynia, chyba że musisz ręcznie zmywać. Ostatnio cały czas robiłeś to w, za pomocą zmywarki, może się wtedy tobie nie zaliczało, tak bym powiedziała. O, proszę bardzo, i mamy kolejny punkcik mocy, dobrze, więc jakby co, to możemy sobie coś tutaj kolejnego znowu kupić. Więc muszę sobie pomyśleć, co byłoby fajnie. Wybrać dla Leszka. Dzieciaki wszystkie śpią. O, będą musiała Rebece zmienić tutaj strój. No więc myślę, że panowie mogą sobie chwilę porozmawiać, co nie? Jak bracia. Myślę, że możecie sobie spokojnie tutaj porozmawiać. No sobie <laughs> usiadliście, jakbyście mieli tutaj drinka wypić czy coś. Ale widzę, kpi ze śmiertelności. Ale widzę, że faceci mają dosyć dobrą relację, więc. No, bym powiedziała dosyć dobrze, bym powiedziała tak, dobra, pokpijmy sobie troszeczkę chwilę z tego, że jesteś śmiertelna, ale później rzeczywiście sobie y y porozmawiajmy, może tak, jakoś tak miło bym powiedziała, zaproponuj szalony plan, no, po parodii innego Sima, więc widzę, że tutaj panom się dosyć dobrze układa, ktoś tutaj przychodził? Czy mi się wydawało? O, i już muszę iść, no, ale no, byłeś z nami chwilę tutaj. Roz, bym gdzie tak, flirtowałeś z naszą żoną. Teraz myślę, że. A, a tego prania to nie włączyłam w końcu. Dobra, to idźmy ja jeszcze wysuszyć, bo bym o nim zapomniała na śmierć i później sobie możemy iść pomedytować, żebyś troszeczkę odpoczął. Znowu jesteś niepewna uczuć. Ach, znowu ten zazdrosny jesteś, no tak. No w sumie jak ciebie nie było w domu, bo byłeś na wolontariacie z dziećmi, no to w sumie twoja żona flirtowała z kimś innym i twoja żona dostała awans. I teraz będzie pracowała na 16, więc trochę szybciej, więc muszą gdzieś tam o tym pamiętać. Jesteś już na ósmym poziomie. Super. I musimy oczywiście dalej miksologi i charyzmę poćwiczyć. I widzę, że teraz na szczęście mamy 3 dni wolnego, więc ty też możesz sobie w nagrodę wziąć kawałek ogrodowej pizzy. Do zjedzenia, więc zapraszam, żebyś się tutaj ładnie najadła. No, o, jesteś stres z powodu pracy, wstyd z powodu pracy. I jeszcze mgła mózgowa, więc no, najlepiej nie jest, bym powiedziała. więc tutaj rzeczywiście trzeba tobie to dać, później troszeczkę odpocząć od pracy i na pewno pójść spać. Więc tutaj na pewno będziemy powoli Ciebie kładli spać. No, a nasz leszek, proszę bardzo, medytuję sobie. W poniedziałek, nastolatkami pójdziemy na zajęcia. Więc ja od razu też włączę, żeby mnie zapytało, bo chciałabym z nimi sobie na te zajęcia, tutaj tu już mam od razu włączone, pójść. I zobaczymy sobie, czy rzeczywiście będziemy mieli tam dyrektora. Ja mówię, pomiędzy odcinkami nadam rolę kilku sim, czy znaczy nadam roli po jednym simie, właśnie dyrektora oraz woźnego, bo tego ostatnio nie, myli, nie mieliśmy jeszcze sprawdzić, że rzeczywiście nadal tego nie mamy, żebyśmy mogli spokojnie móc doświadczać wszystkiego i wykonywać wszystkie zadania w szkole i żeby ewentualnie móc nas. Mogli nas tutaj dyrektorzy przyłapać, dyrektorka albo dyrektor przyłapać na wagarowaniu potencjalnie, więc to też będzie fajne. Więc też o tym w środę na kanale będziecie mogli zobaczyć shortika, żeby jak chcecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jak coś takiego można nadać, jeśli Wam też będzie to gdzieś tam potrzebne. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was. W niedzielę na kanale pojawił się short o. Przeglądzie dodatku Rancho, właśnie z tematu, który wybrali wspierający, więc tutaj możecie już ten short na kanale zobaczyć. No a od piątku, od 1 lutego na kanale. Nie, 1 luty jest w piątek czy we w czwartek? Czwartek jest 1 luty. W czwartek pojawi się na kanale już nowa ankieta na luty, właśnie dla wspierających, więc serdecznie, serdecznie zapraszam wspierających od lutego. Do głosowania w kolejnej ankiecie. Więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!